Siema, cześć, jestem Baba od Polskiego i opowiadam o tym, jak się uczyć bezboleśnie i sprawić, żeby edukacja była jednak wspaniałą przygodą i przede wszystkim dobrą zabawą. Pytałam Was, co jeszcze chcecie wiedzieć na tej ostatniej prostej przed maturą, no i myślałam, że będziecie chcieli po prostu motywacji, hej, dasz radę, wszystko będzie dobrze, matura nie decyduje o swoim życiu, oczywiście to wszystko prawda, ale okazało się, że jeszcze potrzebujecie kilku konkretów, przede wszystkim dla spokoju, bezpieczeństwa i jednym z nich jest to, żebym Wam opowiedziała o notatce syntetyzującej. No i teraz tak, notatka syntetyzująca to jest po pierwsze bardzo fajna sprawa. Cieszę się, że została wprowadzona, ponieważ świat pędzi i naprawdę potrzebujemy dzisiaj konkretów i potrzebujemy wiedzieć, co było istotne w danym tekście, żebyśmy potrafili odcedzić ten tekst z lania wody po prostu. No, wybrać tylko to ziarno, to złoto, to co jest istotne. I Wy macie takie zadanie na tej maturze, że macie od 60 do 90 słów zawrzeć informacje, które były poruszane w obu artykułach, które z reguły dotyczą podobnego tematu, ale ich twórcy mogą mieć odmienne zdanie. Innymi słowy, macie tekst 1 i tekst 2 i Wy pokazujecie, co było tutaj ważne. Inaczej, jeszcze Wam wytłumaczę. Blaskotek na płotek i mruga, ładna to piosenka, niedługa. Razem ze mną kundelbury penetruje wszystkie dziury, tak? Czyli blaskotek na płotek i mruga, razem ze mną kundelbury penetruje wszystkie dziury. I Wy teraz macie za zadanie napisać o reprezentacji zwierząt domowych w piosenkach dla dzieci. I piszecie, że w tekście pierwszym autor porusza zagadnienie kota, który wchodzi na płot, więc jest to zwrócenie uwagi na jedną z typowych cech zachowania zwierząt, czy takich typu koty, na przykład tak, że się wspina. Mniej więcej, tak? Chodzi o to, żebyście pokazali, macie jakiś punkt wspólny, temat, i pokazać, co pierwszy twórca na ten temat, co drugi, a później pokazać, co ich łączyło albo co ich dzieliło, tych twórców. Ja zrobiłam sobie żarty. Będąc w ciąży, postanowiłam wstawić swoje zdjęcie do aplikacji FaceApp i wybrałam Johnny'ego Deppa, bo tam można było wybrać kogoś znanego, jak będzie wyglądało nasze dziecko. No i okazało się, że będzie to mostowiak. Całe szczęście urodziłam córkę, bo inaczej każdego dnia budziłaby mnie miłego dnia grzyweczka, ale właśnie to by była notatka syntetyzująca, tak? Czyli to, co z nas wyszło. Mamy cechy wspólne w tym dziecku, jest moje, to, co jest jego, a także to, co nas różni. Więc pamiętajcie, że notatka syntetyzująca to jest ostatnie zadanie w arkuszu egzaminacyjnym, tej części czytania ze zrozumieniem, czyli to jest szóste z reguły polecenie. I bardzo ważne jest, żeby zrobić, ponieważ dostaniecie często więcej punktów niż za te zadania wcześniejsze. Więc to jest cenna sprawa i trzeba sobie to ćwiczyć, bo ona daje Wam aż 4 punkty. Słuchajcie, to jest bardzo dużo na tej maturze. Polecenie wygląda zwykle tak samo. Na przykład na podstawie obu tekstów napisz notatkę syntetyzującą na temat. No i tutaj jest temat i Twoja wypowiedź ma liczyć od 60 do 90 wyrazów. I teraz ważne, tak, to jest język polski, ale Wy musicie liczyć. Policzcie to, bo za mało, no to do widzenia, za dużo, to do widzenia. No i po co? I oczywiście w ocenie będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna. No i jak rozumiemy na przykład to polecenie? Kiedy mamy na podstawie obu tekstów zredaguj, no to musisz pamiętać, że to ma dotyczyć obu artykułów, nie możesz napisać o jednym tylko to ma być o jednym i o drugim. Przypominam, mostowiak ma Wam wyjść, tak ma Wam wyjść to dziecko wspólne. Notatka syntetyzująca, tu macie jasno podaną formę. To jest ważne, że to jest notatka. Notatka oznacza, że to jest krótkie, nie? To co ważne, nie takie notatki jak nam, nie wiem, być może Wy piszecie, być może jacyś nauczyciele Wam kazali tak pisać w szkole, że po prostu wszystko, każde słowo. Nie, notatka to jest tylko to, co ważne. Zasada robienia notatek jest dla Ciebie głupiego z przyszłości. Czyli to, co bym zapomniała, to co najważniejsze. Na temat, na przykład współczesny człowiek wobec sztucznej inteligencji. Na czasie, nie? Zawsze w poleceniu macie wskazane, jaki ma być temat tej notatki, czyli na czym macie się skupić. To Wam pomoże wybrać to, co jest istotne w tych obu tekstach. Pamiętajcie, żeby policzyć słowa. Jeżeli chodzi o tę poprawność, co jest zaznaczone w poleceniu, no to... Według informatora CKE dopuszczalne jest zrobienie dwóch błędów. Kolejność działań, jaką macie przeprowadzić. Najpierw zastanówcie się nad tematem wskazanym w poleceniu, czyli czego od Was chcą.
Później wybierzcie najważniejsze informacje z artykułów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z jednego i drugiego. Możecie sobie podkreślić, to istotne, tylko podkreślać, ale nie dlatego, że przypisać, bo wy nie możecie użyć tych słów, które są użyte tam w arkuszu. Określacie stanowisko każdego z autorów, porównujecie te stanowiska, no i piszecie notatkę w brudnopisie. I to jest szalenie ważne, że ona ma być w brudnopisie, pełnymi zdaniami, bez wyliczeń. Usuwacie wszystkie pustosłowia, czyli takie słowa jak jakby, i usuwacie wszystkie powtórzenia, bo słowo może występować raz. No i macie dopiero wtedy podliczyć te słowa. Ja Wam proponuję taką tabelkę, tutaj Wam wyświetlę, jak to może wyglądać, może Wam to pomoże. Na przykład pierwszy tekst autor napisał, dowodzi, wskazał, bla, bla, bla. W drugim tekście autor wskazał, napisał, tak czy twórca. I punkty wspólne lub rozbieżne. Są pewne zwroty, które są przydatne w pisaniu notatki. Na przykład autorzy obu tekstów poruszyli zagadnienie, w obu artykułach poruszono temat, swój pogląd uzasadnia, autor pierwszego artykułu uważa, że autor drugiego albo twórca drugiego tekstu zgadza się z autorem pierwszego artykułu albo ma przeciwne zdanie. Możecie sobie tego naprawdę nawymyślać całkiem dużo. I to też są takie ładne zwroty, które jeżeli byście się bali, że waszym problemem nie jest to, że za dużo napiszecie, tylko za mało, no to tutaj sobie narobicie tych słów, tak? Stanowiska obu autorek, autorów wobec podjętego tematu są odmienne, ponieważ... Nie, więc to możecie też zaznaczyć. I teraz najważniejsza rzecz. Jak macie to ćwiczyć? Weźcie sobie jakiekolwiek, chociażby ze strony CKE arkusze, przeczytajcie sobie te dwa teksty i po prostu napiszcie te notatki i sprawdźcie to sobie. W razie czego wszystkie informacje są też u mnie na stronie. Trzymam za Was kciuki. Pamiętajcie, jak nie będziecie pisać tych notatek syntetyzujących, to sama teoria Wam nie wystarczy, więc trochę musicie się spocić. Nikt nie urodził się z sześciopakiem, trzeba spocić się jak świnia na tej siłowni, no i tyle. Jeszcze jest czas, jeszcze możecie się trochę popocić. No tak z jedną zestrzelić notatkę syntetyzującą jeszcze do matury, ekstra sprawa. Dacie radę. Zwłaszcza, że teksty są naprawdę dobre i wiele wydawnictw ma całkiem interesujące te artykuły dopasowane, na przykład o podcastach, o sztuce współczesnej, o sztucznej inteligencji. No i plus jest taki, że te artykuły na tej nowej maturze, one nie będą o homilii Jana Pawła II albo o czymś, co tak naprawdę młodego człowieka nie porusza, tylko one z reguły są o sprawach dotyczących sztuki, kultury, nauki, takich, które dzisiaj też są istotne. Powodzenia. A jeśli potrzebujesz pomocy z motywami, z lekturami i z przygotowaniem do matury ustnej, to zobacz, opracowałam wszystkie polecenia i to bardzo szczegółowo. I wystarczy, że przeczytasz moje opracowania, nie musisz już czytać lektur.